Mamy nowego dinozaura. Nasz zielony dinuś ma taki atak. Kręci się. Sonikozaur. Siemano, cześć. Witam. Trzecia odsłona Adventure Island. Adventure Island 3. Żaden odkrywczy tytuł w tym wypadku. Jasna fabuła, jak widać. Porwanie naszej kobity. Tym razem naszej, nie jakiejś magicznej księżniczki wyspy. Naszej kobity przez UFO. Gra bardzo podobna do swojego poprzednika, kiedy poprzednik musiał zmienić bardzo dużo przez to, jak bardzo kijową grą była Adventure Island 1. Trójka już miała dobry pierwowzór dla siebie, więc po prostu wzięła to, co było dobre i doprowadziła to do eskalacji. Zobaczmy, jak sobie z tym poradziła. Czy gra będzie łatwiejsza, a przynajmniej jej ostatnia wyspa będzie łatwiejsza niż to, z czym mierzyliśmy się przy okazji części drugiej. No i przede wszystkim, co właściwie się zmieniło, co zostało dodane, to będziemy sprawdzać na bieżąco. Let's go! Adventure Island 3 wygląda bardzo podobnie do dwójki, jeśli chodzi o to, że pojawiają się tutaj te biomy, przez które będziemy przechodzić, przy czym w trójce te biomy będą dużo bardziej zróżnicowane. Jak widać już na pierwszej mapie mamy prawdopodobieństwo, no bo oczywiście działa to tak samo, że te levele nam się losują przy okazji tamtej ostatniej minigierki. Mamy już prawdopodobieństwo, że dostaniemy chociażby level chmurkowy, który był tam w dwójce tylko na konkretnej wyspie, pustynie, etc., etc. Nie wiemy, czym dokładnie będzie boss, bo boss pojawi się dopiero, kiedy dotrzemy do ostatniej planszy. I tutaj zamiast wysp, tak jak w dwójce, będą nam się pojawiać kolejne biomy. O, te biomy sobie tu ustawiłem, one chyba nie wszystkie tu są, no ale generalnie o to chodzi. Tu mamy tą pierwszą wyspę, tu będzie wyspa wulkaniczna, jakaś lodowa, to już wszystko po drodze. Zobaczymy. Jak widać, jest tutaj trochę więcej jaj, bo zostało dodane co najmniej dwie rzeczy. Przede wszystkim dinozaur, którego już widzieliście, ale też, uwaga, jedna dodatkowa broń. Czy będzie podobna do tej, którą mieliśmy w jedynce, czyli ognia? A to już też zobaczymy później. No i pyk, 4-6 osób. Standardowa broń tutaj. Jak widać, ślimaki trochę bardziej zdenerwowane niż w części drugiej. Standardowo poukrywane jajka i bonusy. Jest tutaj bonus, z którym mam straszny problem, bo nigdy nie umiałem go sensownie przechodzić. Mianowicie właśnie ten. Wsiadamy na deskę i próbujemy z fali na falę zdobyć jak najwięcej punktów. Zawsze byłem strasznie słaby w przeskakiwaniu z tych fal na falę. Zobaczymy, czy... O, no właśnie. Z tego, co pamiętam, można to podskoczyć, ale to podskakiwanie też niekoniecznie nam dobrze się sprawdzi. Także... No, dobra. Jak widzicie, mogę to dużo bardziej zwolnić tą deskorolką, to jest bardzo przydatne. A to dlatego, że te wrony tutaj dużo częściej niż w dwójce będą nam dostarczać jaja. I bardzo bym chciał, żeby tych jaj sobie trochę nazbierać, bo nie wiem, czy pamiętacie, że w części drugiej zabrakło mi z lekka tych dinozaurów na koniec, żeby sobie dobrze poradzić z ostatnim biomem. A podobnie jak w dwójce, tu z ostatnim biomem też miałem ogromne problemy, chociaż nie jestem pewien, czy tej gry akurat nie ukończyłem. Głowy nie dam, zobaczymy. Na pewno do ostatniego biomu dotarłem, ale nie jestem pewien, czy udało mi się ją ukończyć. O, tak jak wspominałem, dużo większe zróżnicowanie tych biomów tutaj jest. Już na pierwszej wyspie mamy jaskinię i ta jaskinia, z tego co widzieliśmy... O właśnie, i mamy tą kolejną broń. Tak wygląda ta broń. Jest to bumerang. Bumerang, który jest mocniejszy od podstawowej broni, to znaczy tomahawków pod tym kątem. O, w ogóle mamy też możliwość pochylania się. Pod kątem chociażby takim, że właśnie niszczy lecące kamienie, czego tomahawki nie potrafiły. Jest taki bardziej dinozaurowy, chociaż dużo trudniej jest się nim posługiwać o tyle. O, no, tak. Jest dużo trudniej się nim posługiwać o tyle, że my mamy jeden rzut, prawda? O, tutaj, o właśnie, jest tutaj taka możliwość wchodzenia sobie i łapania bonusików. I korzystając z opcji skip, możemy przejść do kolejnego poziomu, ten poziom nam się wylosuje. Ale ja nie będę takich rzeczy robił.
To oczywiście też pozwala nam zwiedzić niektóre poziomy, których normalnie byśmy nie zobaczyli. Także trzeba to brać pod uwagę, ja tych skipów używał nie będę. Ale one naprawdę pozwalają nam zobaczyć część tej gry, której normalnie byśmy zobaczyć nie mogli. Tak, zamiast ognia dali bumerang, dokładnie tak. Ten bumerang jest całkiem sensowną bronią, powiedziałbym. Właśnie dlatego, że niszczy te kamienie, chociażby. Do tego dużo lepiej się nim uderza przy okazji pochylenia się, no nie? Bo tutaj mamy bardzo krótki zasięg. A, to jest swoją drogą kolejna rzecz, którą dodali do tej gry, mianowicie teraz nasza postać potrafi się schylić. Co czasem okaże się bezcenne. Ale kiedy dokładnie, to też się zobaczy. Jak widać, te biomy są tutaj też delikatnie bardziej kanciaste, moim zdaniem. W sensie, oni próbowali chyba wydobyć trochę głębie, tak żeby one wydawały się, te backgroundy wydawały się 3D. Moim zdaniem to lekko nie wyszło i one stały się tutaj trochę bardziej kwadratowe. Co też nie jest jakimś wielkim problemem. I mamy nowego dinozaura. Nasz zielony dinuś ma taki atak, kręci się, to jest spoko. Natomiast jego minusem jest to, że nie ma właśnie żadnego zasięgowego ataku. A co jest istotne w nim, tak jak w innych dinozaurach, które mają jakieś swoje... czy ja dam radę to? O, nie dam rady. Dobra, trudno. Które mają jakieś swoje specjalne zdolności, jak chociażby pływanie w lawie czy chodzenie po lodzie, ten dinozaur nie topi się w ruchomych piaskach. Sonikozaur. Tak jest! To jest dobre określenie. Może być to sonikozaur. Tylko zielony. Jakbym się uparł, to bym zrobił romhaka, w którym byłby niebieski. Jak zostawić rzecz? O, tak, dobra. Młotki może wezmę? Młotki wezmę. Mamy też naszą ukochaną fokę. Laprasa, czy jak kto woli. Poruszanie się nią się tutaj trochę zmieniło, jeśli chodzi o poruszanie się pod wodą. Jest jeszcze bardziej ociężałe, ale za to trochę bardziej responsywne. O co chodzi? To znaczy, jeśli chce się podnieść w górę lub opaść w dół, to dużo więcej czasu mija od momentu wciśnięcia przycisku do momentu reakcji. Natomiast responsywność jej jako takiej się poprawiła, to znaczy opóźnienie w inputcie, które z jakiegoś powodu było tylko na foce w poprzedniej grze, tutaj nie występuje. W grze jest to trochę przyjemniejsze w poruszaniu się, ale jednocześnie, o ile jest przyjemniejszym challenge'em, to dalej jest challenge'em. Moim zdaniem przynajmniej. A złapię sobie bananka. Zawsze to. Punkty. Nie pamiętam dokładnie, po co jest mi tutaj licznik owoców. Czy przy 100 owocach dostanę życie? Nie wiem. Nie pamiętam. Zupełnie nie pamiętam, do czego mi te owoce. Zaraz się okaże. Fokę należałoby zostawić. Dinozaura też zostawię. No, wezmę sobie młotki. Te... bumerangi najlepiej jest zawsze brać do tych jaskiń wspinaczkowych. Dlaczego do jaskiń wspinaczkowych? A to dlatego, że ten bumerang delikatnie się unosi, zanim wróci. Więc uderzanie w przeciwników, którzy są ponad nami, będzie trochę prostsze. Mamy też dodatkowy bonus tutaj. To jest bonus w postaci kryształu. Jeśli taki kryształ sobie zaaplikuję, to mogę dostać dodatkowego hita, zanim coś stracę. Jeśli mam dinozaura i ten kryształ, to dinozaur też mi najpierw nie umiera, najpierw tracę osłonkę z kryształu. Możliwe. Po co ja biorę tę deskorolkę? No przecież... czy to mi się kiedykolwiek opłaciło? Zapomniałem o tobie! Jezus. To było straszne. Nowy rodzaj przeciwnika, kret. Wyskakuje znikąd, robi nam krzywdę i się chowa. Nie polecam. Czyli tu będą się regularnie pojawiać bakłażany. Chyba są mniej robiące krzywdę niż w poprzednich częściach, ale dalej. No właśnie. W sensie, one dużo szybciej znikają tutaj, to jest duży plus. Tak wyglądają szczupaki, są tutaj ryby miecze zamiast szczupaków. Są krótsze, ale nie mniej denerwujące. Widzicie, w momencie kiedy dotrzemy do planszy, gdzie rezyduje UFO, UFO ucieka i zostawia nam bossa. W ostatnim biomie, to sprawdziłem sobie, on po prostu nie ucieka. Zostaje. Dzięki temu będziemy wiedzieć, że jesteśmy na ostatniej walce. I teraz możemy skorzystać z naszego nowego dinusia i zobaczyć, jak on sobie poradzi w tych warunkach.
To jest duży plus, że on się kręci, bo wszystkie te wszyscy ci przeciwnicy, którzy normalnie byliby irytujący, bo na przykład podskakują, po prostu się o nas zabiją, nie? To jest duży plus. Ach, i ta moja ukochana. Tutaj będzie znacznie częściej. Moja ukochana muzyczka. Och, kangurki. Pamiętam, że kiedyś mi psuły krwi. Ale jak widać, nie są specjalnie problematyczne, jak człowiek ma już reakcję wyuczoną przez wiele lat grania, a nie 8 lat doświadczenia życiowego. Bo myślę, że mniej więcej 8-latkiem byłem. Ach, kolejna różnica. Tutaj przy walkach z bossem nasz dinozaur nie chodzi obok nas, tylko normalnie na nim jeździmy. Przez to ten dinuś konkretny może być delikatnie problematyczny, jeśli chodzi o wykorzystanie go w tej walce. Och, żeby go przynajmniej nie stracić, prawda? O, właśnie. No. Taka to już sytuacja. Na szczęście boss tutaj nie będzie uciekał. Będziemy mogli podjąć sobie po prostu kolejną próbę. Ja tego dinusia nie będę teraz brał. To kolejna nowa rzecz. Tutaj wybieramy jedną z trzech jaj i dostajemy nagrodę. To może być dowolny dinozaur, może być to bardzo wiele różnych rzeczy, tak szczerze. Na przykład owoc, który nam niewiele wnosi. Dużo częściej tutaj w każdym praktycznie biomie jest teraz usytuowany pterodaktyl, który może nas przenieść z danego biomu na następny. Jeszcze nie będę tego podnosił, przynajmniej się postaram tego nie podnosić. A zresztą, podniosę to sobie i potem sobie to stracę. Będzie mi wygodniej teraz radzić sobie z przeciwnikami, albo po prostu głupio się wywalę o pierwszego lepszego. Jak widać, sposób poruszania się przeciwników też jest dużo bardziej zróżnicowany. Te ptaki, które poruszają się niby jak zwykłe wrony, teraz potrafią też pikować w momencie, jak znajdują się blisko nas. Generalnie doprowadzona do eskalacji zajebistość pierwszej części. Tak jak wspominałem. No nie pierwszej, przepraszam, drugiej oczywiście. Oczywiście, że drugiej. Nie pierwszej. Broń Boże, nie pierwszej. No i pierwszy boss zrobiony. Nigdy nie brać zielonego dinozaura na boss. Chciałem wam pokazać, jak on działa i bardzo to tego pożałowałem. No i mamy biom drugi. Biom drugi, który jest związany podobnie jak biom pierwszy, z tymi lasami, które będą miały magmę pod spodem. Prawda? Tutaj będzie lawa. Może od razu wezmę sobie czerwonego. Mam nadzieję, że go nie stracę. Bo istnieje spora szansa, że płynąc w tej magmie będę mógł otworzyć jakąś jaskinię. Prawda? Bardzo istotna rzecz. Pamiętałem, że wy podskakujecie. Nie jestem głupi. Aż tak. Trochę jestem, ale bez przesady. O, bumerang. Jak się przysłuchacie, to zobaczycie też, że każdy biom tutaj ma swoją muzykę. Odbiegając od... Nie ma problemu, Yahoo. Ja wiedziałem, że ty przyjdziesz, ja już cię zapowiadałem. Odbiegając lekko od poprzedniej części, gdzie tych muzyczek było ledwo kilka plus muzyka na bossa, tutaj jest tego trochę więcej. No, come on! Ale mam pecha. Chociaż nie jestem pewien, czy to jest losowe, czy powinno się wiedzieć, które dokładnie otwierać. Nigdy tego nie sprawdzałem. Spadnie mi na łeb? Nie spadnie mi na łeb. Nie byłem pewien, chciałem wam pokazać na wszelki wypadek. Zaraz będziemy mieć 100 owoców, zobaczymy, czy coś to zmieni. Bo nie pamiętam, naprawdę nie pamiętam. Dobra, odstawmy tego dinozaura. Weźmy sobie to. Jednak młotki są przyjemniejsze na normalne biomy. Tak szybko? O, zatrzymywanie czasu. To jest kolejna rzecz, która jest nowa. Na chwilę zatrzymujemy cały czas na mapie i możemy sobie po prostu przejeżdżać przez nią jak przez masełko, ale potem zaraz... O, dobra. Specjalnie się pozbyłem deski, bo się trochę bałem, że zginę. Ja naprawdę pamiętam te muzyczki. Jak naprawdę nie wiem, czy jest gra, z którą spędziłem tyle czasu, co z Adventure Island 2 i 3. O. To są doskonałe miejsca, bo tutaj można... Oczywiście każdy ten dinozaur nam się potem zapisuje, także jest tego giga dużo. I możemy ich zebrać niebotyczną ilość finalnie. Tak jak wspominałem, nie będę używał skipów. Skipy tutaj nie działają tak jak te skipy z pterodaktylem.
Te skipy ledwie przenoszą nas do innego poziomu. Możliwe, że przyspieszają nam w ogóle poruszanie się po planszach. Natomiast powodują po prostu zmianę drogi. A jako przejście takie najbardziej legitne, chcę pokazać tam taką podstawową drogę, którą się idzie. Jak widać, tutaj nie ma losowania jaj, więc jeśli chcemy znaleźć inne poziomy niż te podstawowe, którymi gra nas prowadzi jedna po drugiej, to właśnie musimy znajdować te lokacje i wchodzić w te skipy. To powoduje, że idziemy inną, po prostu inną ścieżką na danym biomie, nie? To prawda. Jest tych muzyczek tutaj więcej, są dodane, ale te, które były, dalej są. Dużym plusem jest to, że jako, że jest też większe zróżnicowanie tych poziomów, w sensie są te wszystkie biomy, które były, ale na każdym biomie można trafić dowolny poziom, to tych poziomów spotykamy oczywiście więcej. Jak graliśmy, o właśnie, mamy Pterodaktyla, który może nas wywieźć na następną wyspę, oczywiście po raz kolejny robić tego nie zamierzam. Możemy dzięki temu po prostu... Nie pamiętam, o czym mówiłem. Bardzo dużo częściej spotykać każdy typ poziomu. To jest duży plus. A dlatego to jest duży plus, bo... nie wiem, czy pamiętacie, poprzednio nawet jak te dinozaury specjalistyczne miałem, no to leveli lodowych było jak na lekarstwo. Przez całą grę może 3. Tymczasem tutaj w każdym biomie może się zdarzyć, że trafię taki poziom i będę musiał w niego zagrać, więc dużo bardziej się opłaca trzymać szeroki asortyment tych dinozaurów, żeby po prostu z nich sobie korzystać. Leć, Wilgax. No i pierwszy przykład, tak? Wcześniej, w poprzedniej grze mieliśmy 2 levele chmurkowe, w tym oba były tylko i wyłącznie na wyspie, gdzie te chmurki się pojawiały, tam gdzie bossem był ptak. Tutaj już na drugiej wyspie, na drugim biomie mamy pierwszy level, który z chmurami jest związany. Duży plus, moim zdaniem. Właśnie przez to, że nie pozwala tak do końca znudzić się tymi biomami, bo dużo częściej gramy... Ups. Dużo częściej gramy... Chciałem się przebiec, no. Moja wina, przepraszam. Na razie jeszcze nie mam takiej spiny, bo wiem, że te pierwsze biomy pewnie będą proste. Nie, właśnie będę takie głupie błędy przez to czasem popełniał. Szczególnie, że mimo wszystko prowadzę dość aktywną narrację w tym momencie. O! Czekajmy. Nie ma się co spieszyć, patrząc na to, że może tutaj będzie jajo. Bo to czasem tak robią taki numer. Nie ma jaja. Dobra. Aż postawiliście mi wyraźnie to. To na pewno było ta, wiedziałem, że to będzie spadająca chmurka. Tak jak widzicie, pojedynczą chmurkę to na 100% spada, nie? Nie ma szans, że wezmę deskorolkę. No chyba zwariowaliście. Chmury strzelające piorunami. Też wymyślny przeciwnik. Podoba mi się też, że te bonusy, które są dopasowane odpowiednio do poziomu. Tutaj sobie skaczemy po chmurach, jako że jesteśmy na chmurkowym poziomie. Jak byliśmy na poziomie... No to można złapać wszystkie te dinozaury. Nice. No i spadłem jak głupek. Jak byliśmy na poziomie z palmami, to bonusem było to, że z fali na falę się przeskakiwało. Także jest to jakaś forma dopasowania, to wszystko jest dużo bardziej spójne. Może poza tym, że te biomy są może za bardzo pomieszane, no bo powiedzmy sobie wprost. W biomie, który przypomina amazońską dżunglę, nie powinno być lodowej wyspy. Ale mi to akurat bardzo odpowiada. Stawicę tego dinozaura? Nie, postrzelam sobie z tego, z bumeranga. A co, spieszysz się gdzieś? Bo mi nie będzie przeszkadzało, jeśli zajmie mi tak samo długo. O, zapomniałem o tym. Oczywiście, że tak. Widzicie? W zależności od tego, w jakim jesteśmy poziomie, te jaja robią trochę inne rzeczy. To jest fajne, bo stało się dużo bardziej spójne, nie jest to takie losowe. Można powiedzieć, że gra stała się trochę bardziej imersyjna niż poprzednia, nie? Ja oczywiście mówię o niej w sporych superlatywach, dlatego też, że... Oh, fuck! Przepraszam.
To dlatego, że jest to gra dla mnie wyjątkowo nostalgiczna. Nie lubię tabletki. O nie! Ale się dałem. Mój Linus. Co? O! Dobra. Ej, ale to jest wredne, jak oni mi tak umieszczają tych przeciwników. Ja czuję, że będę tu więcej umierał niż w poprzedniej części. Ale może... Może nie będzie tak, że cała trudność będzie skupiona na jednym biomie, tak jak ostatnio. Hehehe, głupie żaby. No i mamy też naszego dinozaura latającego. No i dobra. Weźmy sobie czerwonego Linusia. Myślę, że na bossa to jeśli stracę Linusia, lepszy będzie Tomahawk. Ale to się okaże, bo nie pamiętam, czym ten boss dokładnie jest. Też jeśli mnie pamięć nie myli, będą to trzy zawieszone jakby w powietrzu, a właściwie przy suficie. O! Roślinki. No, dobra. Widzicie? Dużo większe zróżnicowanie przeciwników. Jest przeciwnik, który może mnie zabić od dołu. Mógłbym go nawet nie zauważyć. Wydaje się to prozaiczne, nie? Ale daje dużo większą satysfakcję z pokonywania poziomów, bo nie do końca da się zapamiętać asortyment tych przeciwników, bo oni po prostu będą tu się częściej zmieniać. Nawet jeśli będą tacy charakterystyczni przeciwnicy, to są też ich warianty odpowiednie dla danego biomu. Tak jak widzieliście na pustyni, zamiast zwykłych kruków były sępy, które dodatkowo miały jeszcze zdolność daszowania się. No. Właściwie nie gadzie, tylko tak. Dobra. No i lecimy. Tak jest, dobrze pamiętałem. Te bossy tutaj też nie strzelają tylko prosto, tak jak to robiły poprzednio. Tylko ich strzelanie właśnie będzie się różniło w zależności od bossa. To jak robią nam krzywdę będzie zróżnicowane w zależności od tego, z czym w danym momencie walczymy. Nie jestem pewien, czy mogę dotknąć zamkniętych kwiatów, więc trochę boję się podejść. Dobra, schować się. Dobra. Nie jestem pewien, czy to się liczy jako dotknięcie, szczerze mówiąc. No. Nie są to bosi trudni. Bosowie? Bosi? Nie wiem. Ale są przynajmniej bardziej zróżnicowani. No tak jak wspominam, to nie jest asortyment gier z tych trudnych, bo brzmi tak, jakbym próbował bronić poziomu trudności tej gry. To nie jest asortyment gier pokroju Contra, Ninja Gaiden, Mega Many, które miały stawiać challenge, chociaż moim zdaniem Mega Many to już jest 3 poziomy niżej, przynajmniej te NES-owe w porównaniu do Contry czy właśnie Ninja Gaiden. To są gry definitywnie prostsze, ale jak było widać po dwójce, też potrafią sprawiać swoje problemy.